Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Pamiętacie, że ścigamy tą wiedźmę, ale zaatakowaliśmy Niemców, bo naszym celem, pamiętacie, było co? Zniszczyć Niemców. Oni już się wycofują, ale nie zdążą się przegrupować, nie? Kalifat już jest tam, ja pierdziele. Dobra, potem kalifat zniszczymy i będziemy pierwsi ogółem. Aby tak to było łatwo, jak się wam wydaje. Jeszcze orda na mnie nadchodzi, to... Ale ważne, żeby główny cel Niemców pokonać i to jest już wtedy kampania zaliczona, jeśli chodzi o YouTube'a. Tak, coś czuję, ale chciałbym być jeszcze pierwszy. Chciałbym zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, jak pokonam tych Niemców, nie? Kraków zajebał mi teraz sytuację, bo ma zarazę. No i jest przez to, no, przeciętnie, bardzo przeciętnie. Nie ma hajsu. 7000 golda. Plecy. I rozwój gorszy, nie? Bo Kraków jednak dbał handel o ludzi. No i Bizancjum będzie chciało się z nami bić, to jest bardziej niż pewne. Wszyscy się będą z nami chcieli bić, o. Połowcy sobie radzą z Bizancjum, o, fajnie. Wtedy coś się budowało, nie wiem, czy coś się jeszcze buduje. Cesarz oczywiście musiał wybudować sobie. Niech będzie, nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. Mamy sporo tych generałów, no i spadamy, no i jak mamy się rozwijać, jak spadamy, nie? Kurwa, kupiec zginął. Nie mam czasu na kupców. To, że tych kupców kiedyś zrobiłem, nie? To będę przesadzał. No i trzeba zająć to miasto, nie? Zapiszemy, żeby mieć zapisane po prostu. No i automatycznie, no i to była easy klatka, nie? To victory. We praise God for this gift. Yes. Trzeba jakąś tą armię, nie? Rozwalić. With honor. Orders, my king. Orders, my lord. Zapiszemy, ale sądzę, że to jest easy katka na pewno. Tak, to jestem bardziej niż pewien. Tak. No nie wiem, czy książę tu ma to oblegać, czy Niebor Pias, czy Chwalimir. A ciebie. Ochu, łamać. Niespodzianka. Ty, niespodzianka, nie spodziewałem się, że tam jeszcze wojsko jest. Cholera jasna. Co to było? Ty, Niemcy, a dużo tego wojska sobie zrobili, nie? Nie dziwię się, że Francuzom robią koło dupy. Nie napiszę. Dobra, będziemy się martwić zaraz. Gonnicę podrzuciłem, ale już wszyscy są zmęczeni. To jest czas na Wolfsburg, nie? No i wiadomo, plądrowanko. To nie jest kulturalną rzeczą, ale... Ale plądrowanko trzeba było zrobić. Okej, to i tak nie mam miejsca, nie? Lecimy dalej, elo. Z Bremenu wojsko bierzemy. Wszystko co tu jest. Jeszcze dostaniesz generała to wojsko. Tema trzema armiami lecimy na Köln. Köln. Okej. Okay. Przecież proszę tutaj mnie rekrutować, jeżeli coś możesz, nie? Trzeba na pewno mieć tutaj jakieś wsparcie, bo bez przesady tutaj może być naprawdę ciężka rzeź wkrótce. Magdeburg, wiadomo, tutaj najpotężniejsza moja twierdza. Armia będzie cały czas wysyłać wojska. Jak tam sytuacja w tym Krakowie, nie? Naprawdę biednie z tą zarazą jest, nie? Kuźwa mać, tyle ludzi straciłem, ja pierdoszę. Nie mam co z tym zrobić, nie? No lipka, nie? A, ci są słabi. Czy do handlu tutaj możemy zrobić? Nie za bardzo.
Toaletki możemy zrobić, to jest bardzo ważne. No to miasta też się będą rozwijać, na pewno się będą rozwijać. Ale jak widzicie, kalifat Almohadów idzie okresem wykładniczym do góry, nie? O, zabiłem tą wiedźmę, super. Ścigałem ją strasznie długo, moim zabójcą. No i wiecie, Salzburg jest nasz. Tych Niemców się tam nie spodziewałem, w krzakach schowanych, dobry generał. Święte Cesarstwo Rzymskie, no nie masz za bardzo czym tu nawracać, nie masz za bardzo co. Idziemy na Köln, trzema armiami. Zajmujemy Köln. Idziemy walczyć z kalifatem, nie? Też tak sądzicie jak ja. Zajęcie Köln, potem kalifatu. No i zajebista sprawa, będzie. Zobacz, przekonacie się. Teraz na pewno Francuzom pomogłem, którzy mają problemy. Zobaczymy, jeżeli będę na plusie, czyli na zielonym, to znaczy, że Francuzi sobie coś poradzili w jakiś tam sposób. Rozmawiajcie w Zagrebiu ze mną, ale co wam po tym Pisa? Jeżeliście mnie zdradzili w strzępach, bo wyjście wybrać Niemców, nie? To jest głupie. Wenecja jest głupia, nie walczy z tym Bizancją. Wenecja się buguje trochę. Niektóre. To wszystko jest idealne w tej modyfikacji. Tutaj wiadomo, Bizancjum też się nie boi, bo powiedzmy sobie szczerze. Jestem zaraz za nimi, ja ich cały czas ścigam, ale jestem za daleko. Brak mi bardzo dużo. Sojusz. Jak najbardziej okej. Jak najbardziej w porządku, mi sojusz pasuje. Ogólnie co ja mam w poniedziałek, mam zajęcia? To mój tydzień, co ja mam zajęcia? Tak, ten tydzień, co mam zajęcia w poniedziałek. O, jest na się. To zaraza dalej mnie męczy w tym Krakowie. O, już nie, się skończyła, dzięki Bogu, naprawdę. Pay off. O, super. No już drugie miejsce mamy, ha. Ha. Ha, ha, ha. Już wkrótce. Niedożywiony, Wacław Larwart. O, nie doszedł. Okej, nie doszliście. Super. Geniusze taktyki. Dobra. Możliwe, że coś stracę. życie z nowelą. To pewno w Krakowie, skoro się takie rzeczy zwiedziały, to chciałbym coś na pewno do zdrowia zrobić. Z jakości prawa, no nie prawo, zdrowie, proszę państwa. Albo z handlu towarami, elo. Jak hajs to hajsy. Nie wiem, gdzie jest to Wajd, to armia, nie? To sobie poczekamy, nie? Mogę podesłać, nie? A tu są pierony, mi uciekają. No i super, sam się zblokowałem, nie? Dobra, super, sam się zablokowałem, więc trzeba to zdobyć. Ale nie wiem, czy ty coś mi zrobisz, nie masz za bardzo czym. Ale wycofam się do Wiednia. Praga. Praga wytrzyma jedną turę, nie? Zresztą Praga już ma większy garnizon. 3, 2, 1, elo, patrzcie się. Już do Pragi lecimy. Już ma generała. Wiedeń się nie zadowoli. A, życie. Nie ma w życiu rzeczy idealnych. Nie wiem, turę. Mijamy turę. Niemcy nas będą chcieli zaatakować prawdopodobnie, bo zepsułem. Nie, dojdę wojsko jeszcze jedno. Dobra. To nalajcie. Na chilku. Na chileczku. O, zabójca, masz kogoś do zabicia. Panią z wąsem Alfonsem w Konfederacji Połowców. Heheszki. Dobra, dużo księżniczek do zabicia, więc to trzeba traktować poważnie. Niemcy nie wiem, gdzie się przesunęli, prawdopodobnie w stronę Würzburga, ale już ostatnio im został zamek i już wkrótce umierają. Tutaj nasi sojusze tracimy kupców, ale nie chcemy się tym zajmować, bo to jest dużo roboty. Niby to mi... Zabiję go po prostu. Po prostu go zabiję, nie? I tyle. Tutaj połowcy dobrze, że się biją z Bizancjum. Coś potracą kalifat, czyli teraz zostanie trochę bęcki od państwa i od Francuzów.
z powodu tego, iż ja zająłem Niemców, nie? I Francuzi mogą sobie bez problemu zająć się kalifatem, a Francuzi dobrze sobie pykają, jak samo Niemcy dobrze sobie pykają w tą grę, po prostu dobrze. I zawsze trwają, bardzo długo trwają. Bizancjum jest niebezpieczne, ale będziemy się martwić wtedy najwyżej. 61 lat, właściwy mąż, no najlepsza sprawa. Brak kupca przyjęty, gdzie jest mój zabójca jeden? Ty byłeś tu, nie? Idziesz go zabić. Co ta na Syrii, królestwo? Wrocław się rozbudował. Dojrzewanie. Super. To idź w takim razie tutaj. Dobra. Trzecie miejsce. Sejwik. Dobrze, że sejwowałem, bo misklika zrobiłem, serio. Misklika, to nie było specjalnie. Serio, misklika zrobiłem. Konkretnego misklika. Bo nie miał iść tamtą stroną, tylko miał iść tu. Tu. I zabić dowódcę, o. Ty, masz oblegać. No i elo. O, miałem zamach na niego. Turun, tun, 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 turun. Gdzie jeszcze mają miasto Niemcy? Serio mam tam miasto? Seriously? No mają. Okej. Okay. Zajebiście. Mają tam miasto, nie? Mają tam miasto, no to trzeba iść na to miasto, nie? Książę tam pójdzie zaraz, najlepszą armią, jaką jest możliwa. Dwie armie nawet weźmiemy ze sobą. Staniesz jeszcze parę oddziałów konnicy i lecimy z koksem. Lecimy z koksem na niego. Naprawić trzeba. To też. No i dobra, no i co teraz? Zobaczyć, co tu się dzieje. Zrobić wizję. Przegrupować się tu. No już wkrótce ruszyć na regenerację. Straciłem tu szpiega, widzę. To trzeba zrobić szpiega. Na pewno trzeba zrobić szpiega. Dobra. Naprawiamy, nie? Już myślałem, że Niemcy upadli, a tu jednak Zong. Jednak Zong. Duży Zong. No trzeba ten kalifat zbić, nie? Nie ma na co czekać, myślę sobie, że to jest ten czas. Żeby być pierwsi, musimy zacząć wojnę z kalifatem. No zresztą oni zaraz z nami zaczną wojnę. Przedrę się po prostu do Asti jakoś tam i zajmę im stolicę, nie? Idę tam, będę miał taką wioskę w dupę, ale... A, zabójcę miał pozabijać. Köln. Czekajcie, tam koło Köln jest jeszcze armia, nie? To tam HOS. No nie jest za wesoło, powiedzmy sobie. Oczywiście jest spoko, ale... No dostaliśmy dwie prowincje, powinniśmy wyprzedzić w końcu kalifat. A tu jednak nic się takiego nie dzieje. No i to jest ten problem. Tych barbarzyńców trzeba rozwalić, bo mnie zaraz szczeli coś traf. A tam mnie nikt nie atakuje od północy? No chyba nikt. Dobra. Ile mamy kasy? 15 tysięcy. Możemy coś z tym naprawdę dużo zrobić. Możemy naprawić na pewno budynki. Ale to jest...
Piedzy potrzebujemy, nie? Szpiegów i wojska. Wojska, sporo wojska. Sporo wojska potrzebujemy. O, nie mamy gdzie tego rekrutować. Nie mamy gdzie go rekrutować. Drugie miejsce, 86%. Sojusz. Rekrutujemy agentów. No nie wiem za bardzo co robić, nie? Nie wiem, przegrupuję się i lecę dalej. Trzeba się przegrupować i tyle. No i tyle. Przegrupujemy się, po prostu. No i się wbijamy w cokolwiek, co bądź. Dobra. Odblokujemy handel. Mamy samych tutaj jeszcze templariuszowych dowódców. Super. Pamiętam, że zabójca może tutaj mi pozabijać coś. Dobra. Mniej księżniczek, mniej problemów. Heh. Kasy mamy sporo jeszcze. Płock. Rzecz poczny. Aha. Drogi. Tak się też mogę drogi? Nie, muszę mur kamienny najpierw zrobić. Dobra, to jest okej, okay, to jest okej. Okay. Kurwa. Dzieja w tej kuchni. Tu jest okej, okay, teraz tutaj. Lecę sobie teraz w to. Zadowoleni są. Armia to jakaś jest. W razie W. Dobra. A ty idziesz zabić tego kupca, co mi zabił kupca? Tak, chyba tak. Idziemy na Asti. Idziemy tam. Okej, okay. Zapomniałem wziąć armię, przemieścić w Salzburgu. Kurwa, idę na to ich stolica, armii nie wziąłem. Mądre. Kraków 6000, tylko był 8. Ale spokojnie, nadrobią. Handel jest spory. O, wrócili się do Salzburga. Cholerstwa. Szpiegów trzeba rozesłać tutaj do Regensburga. No bo się wbijam w kalifat teraz. No, żeby być pierwszy, musimy osłabić kalifat. Proste i logiczne, nie? Skoro są przed nami, to bezpośrednim wrogiem jesteśmy. Oni są moim bezpośrednim wrogiem. Jeżeli będziemy pierwsi, kończymy kampanię. Niemcy pokonane. Znaczy nie są jeszcze pokonane, ale zaraz będą. Tylko ja mam wolnego chyba księcia, który mógłby mieć jakąś księżniczkę. Za żona, ale też mniejszego znaczenia nie ma, bo wszyscy jesteśmy przeciwko kalifatowi, dosłownie. Wszyscy jesteśmy przeciwko kalifatowi. Wenecja ma sobie dobrze z księstwem, czyli przeciwko Bizancjum. Tam jacyś barbarzyńcy. Ci buntownicy mnie wkurzają. Strasznie. No dobra, będzie wbita. Będzie bita. Będzie zapierd... No i lecimy zobaczyć, jak to wygląda sytuacja. Strasznie się tutaj wygląda sytuacja. Bardzo źle wygląda sytuacja. Magdeburg, wojska z Magdeburga, proszę bardzo szybko na front. Pamiętam, że w Pradze był na pewno agent. Nawet kupiec był, który miał po prostu pójść zarabiać to, nie? Zapomniałem nawet o nim. Tutaj idzie jakaś armia Niemców, nie? Zanim ja dojdę do tych Niemców. Tu ma jakieś takie dziwne oddziały, co to jest? Milicja pikinierska. A mogę dużo tutaj zrekrutować tych wojaków, nie? Ale dobra, idę tym. Tobie muszę odesłać na pewno obronę. Rekrutować też musisz. Bronę. No i pozbierasz, myślę, tych właśnie najemniczków. 10 tysięcy. No sporo kasy, ale... Ale warto było. Lecimy.
Trzecie miejsce jesteśmy wojskowo. Ale ogólnie już jesteśmy drudzy. Jesteśmy blisko zwycięstwa, nie? Jeszcze tych Niemców trzeba dopaść. Tak, książę Wacław Lawar, czy to jest książę, nie? Nie, dobra. Ty dostaniesz to wojsko, na pewno. Dobra. To i to lecisz dla ciebie. To, to. No i dobra. Skuln, poproszę to, to, to. Do tego. Wolfsburgu już zaraz doślemy. Aj, za dużo. A nie, nie sięgniesz po prostu. No i dobra, jestem gotowy na wojnę z kalifatem, nie? Trzeba ich wbić. Przedrzeć się tam. W Magdeburgu oczywiście rekrutować wojsko, elitę wojska polskiego, poproszę bardzo. Kolejna turka. O, zabiłem tego szpiega? No, super, kupca znaczy się. Nie będzie mi łaził, niszczył mi kupców. Wiadomo, tutaj tych barbarzyńców by pasowało rozbójników pozabijać, ale po prostu nie mam na to... No ochoty, bez sensu to w takim razie. Aż tak mi nie osłabiają gospodarki, trochę tak. Ale nie w taki sposób. Aż taki, żebym się po prostu nimi przejmował. As wkrótce zajmiemy, nie? Idziemy sobie na spokojnie. Państwo papieskie już odbiło Milan, odbiło to, jest do przodu, więc... Kalifat cierpi i to jest naszym celem. Niech cierpią jak najdłużej. Niech cierpią i gniją. I gniją. Chciałbym w tym odcinku zakończyć tą serię. Chciałbym zdobyć nasze cele. Chciałbym zdobyć nasze cele. Naprawdę, chciałbym kuzynowi się pochwalić tym wszystkim, ale... No nie mogę. Tych państw kościelnych sobie... Rozwój mi psujesz, panie. Tyle kaski. Gospodara mi leci na łeb, na szyję. Już mamy tylko... 20%. Znaczy to nie jest mało. O, obronił się, widzicie? Dał se rady. Dał se rady, dał sobie rady. Coś się stało? Jesteś stary, po co mi taki staruch? Zbroi na wielkiej kampanii. O, fajne. Trochę to kosztuje, ale... Ale idziemy na wojnę, nie? Idziemy na Niemców. Trochę mi zejdzie. Rolmuchadzi zesrani. Drze. Kurde. 83. To co? Zaczynamy? Jesteśmy gotowi na wojnę? Czy jeszcze jedną turę bym poczekał? Nie? Jedną turę czekamy. No jedną turę czekamy. I się wbijamy. Prosto w Grand, myślę, tym wojskiem. Zajmiemy to. To nie są jakieś świetne oddziały, dużo namieszanych i takich dość przeciętnych. Dobra. Będziesz miał armię. Nie masz za bardzo czym tam leść. Dobra, to nieważne. Mijamy turę po prostu. Regenersburg jest jeszcze, nie? No i Francja, Paryż, nie? Paryż można iść impetem, nie? Spróbować się przedrzeć. Grand do Paryża. Na spokojnie, dwa armie, Stauffen, nie wiem czy warto, nie? Wiedeń będzie automatycznie zagrożony, nie? Przez Köln do Paryża. Czy Gant z Turmem? No nie wiem za bardzo. No próbuję się przedrzeć do Niemiec, nie? Trochę mi zejdzie pewnie. Zanim się przedrze przez te terytoria państwa papieskiego. Idę na spokojnie zająć Asti i pokonać Niemców, nie? Tak muszę pokonać Niemców, żeby wygrać grę. Orda się tam dalej, myślę, bije sobie na spokojnie. Będą zależy, żeby się na mnie zaatakowali, tak bym ich rozwalił. Tam miałem spore armie wbrew pozorom. Znaczy, nie dużo, ale spore. Dość fajne armie. Oczywiście. Nie. Misja wygasła. Dobra. To gotowi, nie? Na zdradę.
Przez jaką zdradę? Na wojnę. Bo to największą wojnę na świecie. Tylko nie mam jeszcze wszystkich oddziałów, jakie bym potrzebował, nie? Lecimy z Koksem, czy nie? Lecimy z Koksem, czy nie? To jest pytanie, dawajcie znać. I tak ja już podjąłem decyzję, że lecimy. Pum. Spokojnie, zaraz doślemy. Trochę spokojnie tutaj. W Pradze jest bieda. Boję się o Pragę, nie? No i oczywiście o Wiedeń, który będzie na pewno zagrożony moją agresją. Kurwa, przejść chcę, debile. Ja chcę sobie przejść tylko, kurwa. Przez most chcę sobie przejść. Debil. Kolejnej turze ruszamy. Będziemy się przebijać w stronę, nie wiem, na południe. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. Ale zastranne państwo papieskie nie chce mnie przepuścić. Idziemy w stronę Paryża. No dokładnie tutaj, będziemy walczyć z tą armią, która tu stanęła. On jest gotowy, on wie, że to jest wojna. Ja też to wiem, że to jest wojna. Niemcy się próbują cofnąć. A też chce się cofnąć Niemcy. Tylko do was! A dwie pełne armie i to tego najemników, którzy są chamsko drodzy. No a państwo papieskie oczywiście co? Zblokuje mi drogę. Jak ja mam się do nich przedrzeć? Jak? Przynaokoło. Przesuńcie się, weźcie się. Tylko o to was proszę, przesuńcie dupy. Może się uda przejść, chociaż nie wiem. Wizję mi psujesz, a dobra, mam szpiegów. To tam sobie poradzę. Dam sobie radę. Na spokojnie. Książę Rusi nie żyje. 76. Wojskowo jesteśmy gorsi, ale... A czas na wojnę, rozumiecie co to znaczy wojna? Z najpotężniejszą frakcją na ziemi. Kurwa, bym was zaatakował. Chcę po prostu przejść i muszę leźć naokoło. Idę naokoło, bo się zaraz mnie szlak szczeli. Muszę przedrzeć się. Tędy czy tędy? Ja pierdzielę, kiedy my to zajmiemy? Wojna. Dobra. Zajmujemy pierwszą cytadelę muzułmańską. Nie mamy obrony, ale będziemy dzielnie szykować się na wbite ich. To naprawdę będzie ich wbita straszna, uwierzcie mi. Bardzo będzie boleć. Jestem na to przygotowany. Znaczy nie do końca, ale już rekrutujemy wojsko. Toalety zrobię, bo żeby mieli gdzie sikać. Aż wkrótce przedrzemy się. Musimy iść naokoło, nie? Czy... Tędy przejdziemy, nie? A, tędy. Tędy, tędy i tędy, nie? I się zaczęła wojna, proszę państwa, z kalifatem Almohadów. Na zakończenie naszej rozgrywki, znaczy muszę zdobyć stolicę Niemiec, znaczy to co zostało z Niemców. Kurwa mać. Dobra, zabił mi tego, ja już ciul w to. No widzę zabójców puszcza. Ma ich, to będzie polec, nie? Ale sądzę, że to będzie cios poniżej pasa dla kalifatu, nie poradzi sobie z tym. Nie poradzi sobie, ja tu właśnie chcę się przedrzeć przez te góry i iść na Niemców. Powiedzmy sobie szczerze, muszę ich zdobyć i pokonać.
Żeby jeszcze przez Regensburg chyba przejść, nie? Chyba tak. No ale cóż, państwo papieskie chciało mnie przepuścić, a nie mogłem wypowiedzieć wojny, bo by mnie wszyscy nie polubili. Nie miałbym z kim handlować, nie miałbym pieniędzy na wojnę. Więc stało się, jak się stało. Oczywiście Francuzi pewnie mają w Ziemi Świętej sporo terytoriów, tego są dość jeszcze bogaci. Dość bogaci są jeszcze. No i Bizancjum też się zbliża stopniowo. Nie za dobrze. Znalezienie prochu to się zacznie teraz. Dobra. I ciul z wami. Lecę. The enemy lies is defeated. Trzeba naprawić, nie? Wrocław może mieć lepsze drogi chyba. W końcu, tak. No pasowałoby, chciałbym, żeby miały. Mieli, znaczy się. Naprawić trzeba. No i tutaj Reims, znaczy Paryż jest... A, Paryż jest broniony, a... Przyjebałem, że Paryż upadł czy coś w tym desenie, no ale nie. Jak widzicie, nie upadł. Wolfsburg tutaj, widzicie, bez problemu się będzie bronił. Zaraz tutaj przemieścimy się. Trochę. Tur mi zejdzie. Kurde. Zdobywca mi umarł, jego syn mnie zdradził, ale... życie. Życie nie jest takie łatwe. Gdzieś jakieś niezadowolenie jest duże? Jest. Trzeba budować. No na pewno będzie kasa na to. A nie zobaczyłem sobie, jak wygląda uszeregowanie frakcji. A Bizancjum? No, też leci z koksem do przodu. Bizancjum też leci do przodu. To jest niefajne. Zaraz zajmą mi to miasto. Dobra, lecimy po kolei. Te góry to się chodzi, chodzi. Przedrzemy się przez góry i elo. Dobra, mam nadzieję, że Almohadów też ktoś zajmie, nie tylko ja z nimi walczę, nie? No nie, raczej nie. Będziemy iść dalej, głębiej. Szpiega tam pasowałby wysłać. No i zająć oczywiście... Regensburg trzeba. O, i trzeba pomóc Wenecjanom tam. Sądzę, że oni mi dołączą do bitwy, nie? Jako moi sojusznicy, czy raczej nie, zobaczymy. I do Astrii musimy się przedostać jakoś. A to też są Niemcy, będą mnie przesłaniać, znaczy państwo papieskie nie będzie mi chciałem przepuścić. Że statkiem, a tu nie mam statków, nie mam portu, że to płynąć. I to mi blokuje moment wygranej, nie? To mi blokuje moment wygranej. Da, ale rozwój jest. Będziemy chociaż pierwsi, ale Niemców chciałem. Naprawdę musieli mieć tam i nie wiem, państwo kościelne mnie wyciolało. Idziemy na Regensburg. Po kolei wszystko będziemy przechodzić przez tamte góry z drugiej strony. No cóż, jak jesteście takimi chamami. Papież umarł, więc będziemy głosować nad nowym. Mieszko wspaniały też co umarł, ale mój papież będzie. Dobra. Największa frakcja.
Terytorialnie jesteśmy najwięksi, nie? Ogólnie jesteśmy... drodzy. Kto pójdzie na Regensburg? Jezu, jak to powoli chodzi. No nie wiem, pójdziemy sobie po prostu... Nie zaatakujemy to, nie? No i z Salzburga też weźmiemy wojsko i... No i super. Nie mamy kaski, ale... Tun, tędy albo tędy przejdziemy. No nie wiem, czy tak łatwo pokonamy. Trzeba by dostać jakieś posiłki. Dobrze by było. Ile im zejdzie, żeby tam leść? Nie, już niedaleko, nie? Trzy Turki. Armia najemników wielkich. 132 tysiące. Dobra, myślę, że w kolejnej turze sporo zrobimy. No i trzeba iść pomóc tutaj w Reims, nie? Grant jest zagrożony. Gant. Dobra. Ale on straci, ja stracę. I on straci, nie? Bo jak się przesunie wojskami, to... No, Regensburg upadnie. No i super. Na pewno wstanie. W następnej turze go zajmę. Gant też będziemy długo bronić. Oj, długo. I Reims zajmiemy. Musimy się dostać do Niemców. Musimy ich zaatakować. Musimy pokonać kalifat, żeby dojść do Niemców. Kto by to pomyślał, że Niemcy tak się ustawią zajebiście. No i na Asti też będziemy potrzebować sporo woja, nie? I też Niemcy się tak porozstawiają, że nie wiem, czy ja tamtędy przejdę. No jeżeli zaatakuję państwo papieskie, przejdę przez państwo papieskie i dopiero się zaatakuję. No tu trzeba zabić, iść dalej z impetem, nie? Nie powinni przepuścić, nie? To jest ten problem. Powinni mnie przepuścić. A czy tak zrobią, to już jest inna bajka, nie? To jest już inna para koloszy, jak to się mówi. Jeszcze Zotorda może mnie zaatakować, ale nie sądzę, że mieli odwagę. Wojna na dwa fronty nie byłaby taka łatwa, ale sądzę, że dałbym sobie radę. Finansowo nie jest zajebiście. Baden Magdeburg powinien rekrutować wojska, bo on ma jednak elitę. Ałaj, moje uszy. Szpieg, umarł mi jeden. No już jesteśmy pierwsi, fuck. Aż prawie byliśmy lepsi. 64 lata. Wiek rozrodczy, no spoko. Gniezno i Torzrog, jakieś kuźwa zarazy. Jakieś zarazy mi tutaj nadchodzą. Ciulowo. Ciulowo, wszędzie to zaraza. Ja pierdziele, serio? Seriously, proszę państwa, seriously? Może żeby z generała to nie jest takie hopciup. Ale elo. Nie będziemy się przedzierać, spokojnie. No, kikłem się źle i tak było, dobrze. Przedzieramy się spokojnie. Spróbuję z tej strony, ale dobra. Dobra, oddziały, które są dość nienadwątlone, proszę was tu. Te oddziały, które są nadwątlone, które mi nie są potrzebne, proszę mi wymienić. Nie mogę mieć uszkodzonych oddziałów armii. Bo to mi nie będzie służyło. A chcę być silną armią, nie? Okej, co tu jest niepotrzebne? Ty. Dobra, i lecę z koksem. Dobra. Myślę, że już warto się przebijać. Dobra. Wszystko poza tym, tym, tym. Tym. Dobra.
Teraz tak naprawię. Rekrutację. Dobra. Dobra, wojsko tutaj. Będziemy się przedzierać, nie? Sami najemnicy, super armia. Ale przedrzemy się, najwyżej zaatakujemy. A ten szpieg mi umarł, który był tam, dobra. To tak będę potrzebował szpiega. Szybkie turki. Nie wiem, sądzę, że to będzie ostatnie, bo tak naprawdę... Wow. Zaatakował nas, nie spodziewałem się. Nie wiem, czy ma jakąś armię. To było niebezpieczne, by mi wyleciał z armią jakąś tam. Trzeba to sprawdzić. Trzeba wziąć drugą flotę, nie? Niedobrze. Niedobrze. Zaraza nadeszła nad nasz kraj. To jest trochę, no, lipa. To jest jednak lipa, że zaraza przyszła na rozwijający się nasz wielki, potężny kraj. Przewielki. Wyzwałeś krucjata, ale na co mi krucjata? No, państwo papieskie mogą mi się przesunąć, bo chcę zdobyć Niemcy. He, he? O, Stauffen jest zagrożone. Obleganiem, ale to prawie dojdą posiłki, nie? Powinni tam coś zarobić, nie? Ten kościelny mnie państwo wyciulało, nie pozwala mi przejść. To jest naprawdę smutne, że mi nie pozwala przejść. Próbuję sobie jeszcze tam... Kraków się bogaci, no ale nie jest zajebiście, nie? No jesteś stary. Konfederacja Powców zginęła, no szkoda. Juhu! Jesteśmy pierwsi, proszę państwa, jesteśmy pierwsi. Zapamiętajcie sobie to. Pierwszy cel osiągnięty. Wiadomo, wojska, które są... Aha, okej. Okay. No więcej nie wezmę. O, dobra. Elo. Ty słabszy, to po prostu elo, brońcie tego terenu. A my dostał fen. Cię po prostu wpierdzielimy. Po prostu wejdziemy, nie? Będziemy bronić. Oj, idzie. Kurwa. Niedobrze. Niedobrze. Oh my god, ile ich tam lezie. Sporo. Nie wiem, czy by się udało to zająć to miasto. Wątpię. Naprawdę wątpię. Ale udało się, dobra. To jest lepiej. To w takiej sytuacji jesteśmy dużo lepszej. Musimy się, wiadomo, przegrupować. Też porekrutować jakieś oddziały najemników. Pozabijać tego wieśniaka. No i wyzyskać ich. Nie ma wziąć armii trochę i przesłać Siemkowi. Dobra. Dobra, leci tu. To jest ostatnia, myślę, odcinek. On będzie bardzo może długi, nie? O, nie, że jesteśmy najlepiej rozwiniętą frakcją. Heheszki. Ty, bo ja muszę iść tu się przedrzeć, nie? Do Niemców. A dobra, muszą mi dojść posiłki, bo bez przesady, czym ja będę walczył? Już nie mam czym walczyć. Tym się nie podoba. Nie wiem co. Ale zrobię im toalety, może im się będzie podobać. W ogóle jaka to jest wiara? Bo nie ma katolicyzmu za bardzo. Aha, nawracają się ze skurczybyki. Znaczy, to nie jest jakaś silna armia, nie boję się jej, ale... Wraca mi i będzie mnie zgarszał, nie? Tutaj idzie armia, ale tu chciałbym... Tędy się mogę też przedrzeć, nie? Tędy będzie chyba nawet lepiej. Obiema stronami się przedrzemy. To jest długi odcinek, ale ostatni. To jakby coś, będziemy grać do końca. To będzie zobaczyć, jak mi to pyknie, nie chce mi się...
nagrywać następnego. Oczywiście mógłbym to zrobić. Ale damy radę. Nie, damy. Będzie mi oblegał pewnie, nie? Nie da rady przecież tą armię moje. Przedrzeć się tylko tych Niemców. Idą generałowie, nie? Idą armię. Będziemy rekrutować cały czas. Najemników też kupować, bo jednak musimy mieć jakieś wojsko. No może iść na Grand, ale nie, jest otoczony. Reims jest otoczony. On się czuje otoczony. On nie chce za bardzo ruszać się, nie? Zresztą nie dałby rady, bym podesłał wsparcie, nie? Odesłałbym wsparcie elo, nie? Ostatni odcinek może być dłuższy, to w ogóle niczemu nie przeszkadza. Bo to jest ostatni, prawdopodobnie, może się uda. Ale zobaczcie, jakie mamy państwo, nie? Super sprawa. Ciekawe, ile bitew rozegraliśmy, to będę patrzył w ostatnim dniu. Jak się wszystko rozchodzi. Morze Bałtyckie ma własne jeziorko. Więc super. Rozwijamy się, nie? Znaczy nie budujemy za bardzo już budynków do gospodarki, bo nie mamy za bardzo. Czy rozwijalibyśmy się lepiej, jakby nie zaraza na północnym wschodzie mojego kraju? O! Orda przegrała bitwę. Znaczy Księstwo Włodzimierskie, naprawdę jestem z nich dumny, nie zaatakowali mnie nigdy. To dziwnie brzmi, ale też przetrwali. Praga ma pełną armię, nie wiem po co już. Aż miastem w środku. Aż w ogóle nie ma sensu, żebyś miał armię tutaj w Pradze. No i weźmiemy po prostu armię i elo i lecimy z koksem. Ktoś mi umarł, wojna. Zagrzeb szpieg, nie? Zagrzeb szpieg, Zagrzeb jest gdzie? Tutaj. Dobra, nie za bardzo. Cesarstwo Bizantyjskie. Pierwsze miejsce we wojsku Cesarstwo Bizantyjskie. Dobra, ale już wkrótce. Tam się już źle dzieje, nie? Czy tutaj jest... Jaki kolor to jest? Nie niemiecki? Ty zobacz mi, co to jest za kolor. No nie niemiecki. Francuski, przepraszam was. O kurwa. Trochę się nie przedarłem. Nie tak miało to wyjść. Dobra, lećmy, lećmy szybko. Dobra. Ci co zajmują te porty, to mi to zwisa, nie? Po prostu dosyłamy kolejne oddziały i elo. Okup se wziąłeś, dobra. No dobra, to zrobimy bitwę. Tutaj żeśmy się przedarli, ale nie za wesoło. Ponaprawiać trzeba, nie? Też. Bez przesady, żeby nie było czego tutaj zbierać. Iść do Grandu lepiej. Kulnie jest. Dobra. Jesteśmy najpotężniejsi, a Bizancjum było. Gdzie? Z wami. Zobaczycie zaraz, jak pokażę w ostatnim podsumowanie. W ostatnim dniu zobaczycie, jak to wszystko wygląda, jak mapa wygląda. Naprawdę, jak jestem z nas dumny z tej całej kampanii. Jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, to ma ode mnie taki dużego całusa. Takiego serce, takiego, nie, może bardziej serce, bo całusa to dziwnie zabrzmiało. Rozwijamy się, aby nie zaraza oczywiście, w moich kochanych miastach, które dość dobrze stoją, nie? Niezadowolenie jest spore, bo jednak wiara jest inna, ale nie chcę się w ogóle tym zajmować. Cesarstwo Bizantyjskie może w nas wbić, ale... Niech tylko próbuję. To zobaczę, co to znaczy moja złość. Tutaj to Stauffen co mi zająć, co mi się przedrzeć. No to Szkotów by tam się pali, nie? Szkoci tutaj stoją.
No nie ma rozwoju jednak takiego, aż jakby się chciało. Czy nie zajmuję się tym teraz, nie? Wojsko jest podstawa. Jakbym chciał grać dłużej, tym po prostu gospodarkę, nie? Po prostu zdobył Niemcy i szedł gospodarkę. Zobaczcie, cóż wielcy jesteśmy. Naprawdę, to jest po prostu nieziemska sytuacja. Nie z tej ziemi. Jak to sytuacja tutaj? Co tu się dzieje? Czemu tu idzie jakiś zły człowiek idzie? Ale Bolesław Czcigodny zaraz nadejdzie. No i spokojnie tutaj będziemy... obronimy tego miasta. Hehe. No i co my tu będziemy stać? No inaczej się nie przedrzemy. Nie wiem, czy byśmy się ten uda nam się przedrzeć, skoro... Dobra. Elo, mam na was. Lecę tędy, nie? Dołem. Dobra, lecimy ten armer. Dobra, większość tych poproszę. Dobra, elo. Oczywiście źle zrobiłem. Ale lećmy w takim razie tym. Tutaj tak zresztą król Sławimir idzie. No i lecimy szybko tędy. Miasto się rozbudowuje, pełno tych miast. Wojskowo jesteśmy gorsi, nie? Jesteśmy gorsi wojskowo, nie wiadomo czemu. Czy potraciliśmy? Coś się w Pradze złego stało. Ba, katolicyzm jest za niski, nie? Tego. Ale nie ona do ochoty się tym zajmować za bardzo. Państwo papieskie to mi na pewno nie przepuściło. Dobra. Nie no. Idziemy na Niemcy i kończymy, zobaczymy. Wojskowo nie udało nam się ani raz być pierwsi, nie? Zresztą te najemnicy to są drodzy. Coś się stanęło, nie wiem co za bardzo. Jakieś takie dziwne dźwięki były. No, idziemy, idziemy spokojnie przez góry. Przedrzemy się z dwóch stron. I elo, żegnajcie narody wszystkie. Francuzi, suńcie dupę, żeście mi nie przeszkodzili w przejściu. Lyon macie. Trzeba to wszystko jeszcze nawracać i tak dalej. To by naprawdę wojna długo trwała, nie? No, Bizancjum się na mnie szykuje jak nic, nie? To widzę. To chyba następna nasza wojna. Po kalifat już został, można powiedzieć, pokonany. Ogólnie już wszystko jesteśmy w stanie pokonać, tylko to już w fajnym momencie kończymy, nie? No, uważam, że super daliśmy radę, nie? Pierwszy raz mam taką kampanię, Polska jest tak potężna. Jesteśmy pierwsi, mam nadzieję, że to utrzymamy, ale jak zajmiemy to miasto niemieckie, tym bardziej. Ten nie wiem, co tu chce. Wiecie, jakbym chciał powoli, spokojnie, to bym musiał zrobić parę tur takich strategicznych, rozstawienia i w ogóle, żeby przygotować się na wojnę z Bizancjum. No i iść w Bizancjum w stronę Istambułu, nie? To była następna wojna, żeby tu cały ten taki cypel zająć, nie? Znowu ktoś się zginął. Oaj. Tu ty jesteś. Jaki ma fajny ten. Wielki mistrz zakonu. O. Boom. Ła. Czy my trzecie miejsce mamy dopiero? Ho, ho, ho. Niedobrze. Ale zobaczycie za chwilę. Co się zacznie tutaj robić. Armie wielkie się zaczną robić.
każdym miejscu na ziemi zaczną się robić armie. Jeszcze damy radę ich wyprzedzić wszystkich. No nie wiem, co tam mnie czeka. Ksiądz Łotwa, kupiec Ruś-Halicka, nie? Ale dobra. Jak tu zaraza się skończyła? Skończyła się. Oczywiście generał mi też tam umarł, dlatego musisz dosłać ze swojego nowego. No ma nigdzie jakiegoś wielkiego buntu? No nie ma. Może niskie podatki damy, będzie większy rozwój. No dobra, lecimy z następną turką. Nie wiem, czy damy z tymi dwiema armiami na jego armię. Zobaczymy. Dobra, nie przeszedł szpieg dalej, spoko. Zresztą odblokował mi most, ale jaja, ale super. Teraz to mi to na nic potrzebne. Muszę ci kupiec, aż tam zaszedł, ja pierdykam. Sądzę, że jakbyśmy szli na zachód, to byśmy zdobywali coraz większe tereny, nie? To już była rzeź. My jesteśmy... Nie ma mocy, nie no. Musiałbym kupców, zabójców tutaj zabijać. Każda tura by sporo trwała, ale musimy zdobyć nasz cel i skończyć tą kampanię, bo... Była naprawdę najlepszą moją kampanią ever, rozumiecie? Najlepszą moją kampanią ever, trzeba dostać posiłki. Dobra, tchun mi tam coś przechodzi. Ale to była najlepsza kampania ever, jaką grałem w Bellumie, naprawdę najlepsza. To są takie wojny, takie epickie sytuacje. Co to się nie oddziaływało, to masakracja. Rozwijamy się, handel kwitnie, drogi są, nie no. Modernizację kraju bym zrobił w 10 tur, tylko nie walczył, bronił się. Przegrupował i wiecie, stworzył armię, nie? Ale chciałem armię wyprzedzić, zobaczymy, czy mi się to uda jeszcze. No tutaj wiadomo, będzie wojna z Bizancjum. To jest nieuniknione, by było w ciągu 10 tur max. Max 10 tur i wojna z Bizancjum. No i z kalifatem, z dwoma najsilniejszymi frakcjami, to było też bardzo ciekawe, powiedzmy sobie szczerze, taka pierwsza wojna światowa między trzema największymi mocarstwami. No byłoby bardzo ciekawe. Tutaj Francuzi coś blokują, nie? Tutaj się walczą Szkoci. Próbują tutaj coś pogrzebać, nie? Zająłbym potem Reims. Zrobił tam flankę. Widzicie, jakie mam wielkie państwo, nie? Czy zrobię podsumowanie tylko na razie, chciałbym to. Dobra, ministry straciliśmy. Super. Bardzo mi się podoba, że tak to zrobili. Nie przedrę się tak tam, nie? Idę naokoło. Państwo kościelne też by miało ze mną wojnę. Oj, to były wojny takie nieziemskie. Ale już nie mamy celu, tak nie wygramy. Rozumiecie, o co chodzi. Już cel jest podstawowy, spełniony, czy zabić Niemców. Nie będę z tego po prostu wystarczająco dumny. Dobra, kupca przejętego trochę kasy. Jesteśmy najpotężniejszym frakcją, nie? Już jeden cel spełniony. Żegnajcie, Niemcy. Żegnajcie, Niemcy. Dobra. Nie wiem, co z wojskiem, czy będę lepiej, ale... Nie wiem, co tutaj, co mnie tu czeka za tym murkiem. Ja nawet nie mogę zrekrutować za bardzo wojska, nie? Żeby mieć lepsze wojsko, lepszą armię od Bizancji, bo Bizancjum jako tako nie prowadzi żadnej wojny. Więc nie prowadzi wojny. Takiej, żeby traciło wojska. Zobaczymy, co Niemcy w tej momencie zrobią. My nie mamy się jak przedrzeć, ale sądzę, że tam to państwo kościelne jeszcze coś porobi. I tyle, nie? Mam nadzieję, że się uda. Chciałbym, żeby się to udało. Chciałbym, bo już późna pora, na to już jeździ i spać po prostu. Będzie długi odcinek, więc jeżeli jesteście do końca, to cieszcie się, bo naprawdę to jest końcówka. Jakieś oczywiście pewnie pominąć pewne sytuacje.
Ale zobaczymy sobie, jak mapa wygląda, z czym byśmy się spotkali prawdopodobnie dalej, jakbyśmy nagrywali. Ale wiecie, te dwie tury to byłby jeden odcinek, to ja bym się po prostu zajechał. Mój głos i wy też, więc myślę, że masz cel, czyli pokonanie Niemców, to jak zostanie spełniony, to będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A tam ta armia, nie wiem czemu stoi w jednym miejscu. A bym teraz miał hajs i wszędzie zrobił wojsko i bym był pierwszy też wojskowo. Sądzę, że bez problemu. Ja bym już nie toczył wojny. I bym nie tracił, tylko bym zrekrutował wszędzie armię i bym był pierwszy wojsko. Prawie byłem, raz 97 miałem, ale ogólnie jestem pierwszy, to się liczy. I nigdy wojskowo też nie byłem tak wysoko. Nawet w podstawce. Więc wow. Dla mnie to jest taki sukces. Czy to dziwny sukces, sukcesem, a nagrać tyle odcinków, spełnić swoje cele, to jest naprawdę sukces. Wiadomo, śmierć nawiedza kraj, super. Spadliśmy, ale mamy tyle samo, XD. Dobra, byliśmy pierwsi, nie? Serio? Podległymi? Serio, żeście to odwalili? Co oni zrobili? Co te państwo papieskie zrobiło do cholery? Co oni zrobili? Zajęło mi... Skurwysynu zasrany. Chamie pierdzielony. O, wygrałem. Seriously? Państwo papieskie, ty zdrajco zasrany. Ja cię zawsze będę nienawidził. Zawsze. Dwa. Idzie armia, spokojnie. Teraz was pomszczę. Chciałem kończyć. Fuck you. Ale nie udało nam się nam pokonać. Wojna. Nie wiem, o co chodzi, ale oblegamy. Rekrutujemy jeszcze wojsko. Nie wiem gdzie, w Kulnie może, bo są niezadowoleni, albo budujemy toaletę. Następna tura. Prawdopodobnie ostatnia. Spadliśmy, a i tak mamy 100%, więc w sumie jesteśmy na remisie. Lugano będzie nasze, góry, przez Alpy będzie przejście przez nas tylko i wyłącznie. Lyon, no i tutaj już nie przejdą. Francja już odbija. Francja już leci z koksem. Tutaj Grand jest w niebezpieczeństwie, ale sądzę, że raczej bez większej paniki. Co się dzieje na tej mapie dzisiaj, to jest niesamowicie. Niesamowicie. Niesamowite. Potem jutro poradniki robię z Herosa w końcu. Bo już nie będę miał. Trzeba to zrobić, być do przodu, naprawdę. Jutro siąść i porobić trochę. No oni tak łatwo nie zdobędą tych wszystkich miast, sądzę. O, o idzie jakiś armia kalifatu się przetarła. XD. W Bizancjum też ją zniszczył. To była kwestia tylko i wyłącznie czasu, naprawdę. Naprawdę, mam dobrych sojuszników, to żeby się ze mną trzymali, no raczej nie chcieliby ze mną wojny. Bo komputer aż tak głupi nie jest, a Wenecja już widzę się wkurzyła i idzie po swoje. No i dobrze. No i zajebiście. To mi się podoba ich myślenie. Stawem zaraza, ale wojsko mamy, nie? Już widzicie, jestem w stanie jednej turze zrekrutować pełną armię. Finansowo jestem cały czas na plus i cały czas się rozwijam, nie? Z modelem wykładniczym do góry. Też koci widzę. Nie będą sobie pluli w twarz. Dzielnie walczą. Ale to była świetna kampania. Podsumowując, to była naprawdę najlepsza moja kampania w Herosie. Total Warze, Bellumie, jakimkolwiek Bellumie, jakimkolwiek Total Warze ever. Po prostu wow. Że to z tego rozbioru wyszliśmy, to taka historia z Polski, widzicie? Jeszcze tylko pokonać Niemców w tej turze. Nie wiem, co w ogóle ci odwalili, ale... Ja bym tu zrobił rozwój, ja bym się tu rozerwał tak w 10 tur.
A potem niszczy wszystko jak leci, naprawdę. Jesteśmy już najlepiej rozwinięci, pierwsi wojskowo, drudzy. Ale cele spełnione. Wojnę tam już zaczęli. I jeszcze nasze miasto. Jeszcze rzeź ludności chciałem zrobić. Jest, spełniliśmy nasz cel. Jesteśmy najlepszą frakcją. Koniec, spaliliśmy ostatnie miasto niemieckie. Koniec, popatrzcie sobie na statystyki, pięknie. Nasz atak na nich ich zniósł. Bizancjum jest zaraz za nami, ale sądzę, żeśmy sobie z nimi poradzili. Pięć najlepszych frakcji, kto tu został? Państwo kościelne, wow. I co to jest to za zielony kolor? Syria. No i dobra, zobaczmy mapę, to już jest koniec. 260 tur, naprawdę świetnie. O, admony, jakieś kody są. To było używać. Zobaczcie sobie, jak wygląda świat. Dzięki wam wszystkim za uwagę, to była świetna seria. Tutaj naprawdę rozwój szedł. Ci tutaj zajęli sporo tych terenów, ale Złota Orda, no... No już nie miała potencjału. No już sobie nie radzili, nie? Kielce Włodzimierskie cały czas z nimi walczyło dzielnie, znaczy upadało powoli. Syria też powoli, patrzcie sobie tutaj, Syria to też ładnie. Zagrożenie z Bizancjum, tutaj wojny były. Tutaj miały tak Bizancjum więcej wojska, nie? No Syria standardowo, tutaj szały nie ma, dupy nie rwie, tutaj nie było nic potencjału. No państwo kościelne, czy papieskie, czy papież po prostu naprawdę rozwalił. Miał taki potencjał teraz, że szok. Ale my byśmy tego zjedli, sądzę. Co byłby za problem zrobić im koło dupy. Francja też się odbiła od dna, chociaż była w czołówce, a prawie upadła. Nie no, upada, nie? Upada, pamiętacie jak dali nam pierwszy, byli wyżej od nas, a teraz są gorzej. Cała długa wojna, setki tysięcy, dziesiątki lat była wojna z kalifatem, nie? Abyśmy ją wygrali, zajebyśmy Reims. Potem to Clermont, tutaj te wszystkie miasta, sądzę, że nawet państwo papieskie by z nami klękało. Cesarstwo bizantyjskie to też wojska za bardzo nie miało. Też byśmy ich porobili. Super, naprawdę cele spełnione, zobaczmy ile mamy zamków. 40 kontrolowanych obszarów. Wygraliśmy 390 bitew, zagraliśmy 260 tur. Przegraliśmy 49 bitew, jestem z nas dumny, z wszystkich, którzy oglądali tą serię. Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w innych Total Warach, które prawdopodobnie są już na kanale. Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia. Bye bye. Po mojej najlepszej serii Total War Over ever. Dzięki wam jeszcze raz. Bye bye.